Zakończymy dzisiaj cykl na temat charakteru. Ostatnie poselstwo. Chcecie powiedzieć o duchowej samokontroli. W Przypowieściach Salomona 16:32 jest napisane tak. To opanowuje sam siebie więcej znaczy niż zdobywca miasta. Tak jest w większości przykładów. W praktyce znajdują się tam cztery hebrajskie słowa. Mashal, ruach, lachet, ir. Taki zapis jest. Cztery hebrajskie słowa. I dokładnie oznacza to panujący duch chwyta podniecenie. Tak jest wykład tych słów. Panujący duch chwyta podniecenie. Co to oznacza? Oznacza, że ten zapis mówi o tym, że duch człowieka winien panować. On jest od panowania. W tamtym czasie, kiedy było to spisywane, jeszcze nikt nie miał odrodzonego ducha, ale prorok już o tym mówił, że duch jest od panowania. To sformułowanie Mashal Ruach. Panujący duch. Panujący duch. Lachet. Chwytać. Złapać. Opanować. Zarządzić. Napaść. Zdominować. Panujący duch, który dominuje. I tutaj ir. Podniecenie. Czyli wszystko, co jest związane z samodzielnością duszy. Ten werset mówi o tym, że duch ma panować nad duszą. Duch panować ma nad duszą. Takie są zasady duchowej rzeczywistości. W ogóle wiecie o tym na pewno, że dusza nie posiada prawa zarządu bez ducha. Ludzie zaczęli się rządzić własną duszą po upadku człowieka. Rozumiecie? Po upadku człowieka. Dusza, czyli psychika, nigdy nie była przez Boga stworzona do samodzielności. Dusza, czyli psychika, nie jest samodzielna. Umysł nie jest samodzielny, emocje nie są samodzielne i decyzje nie są samodzielne. To nie jest samodzielna konstrukcja. To nie ma podstaw, uwarunkowań, ani narzędzi, żeby działać samodzielnie. Rozumiecie? Wczoraj jechaliśmy do Michała i do Julity do domu i jedziemy, patrzymy, idzie koń. Osiodłany, ale sam. Idzie, skręca sobie w las, dość wyluzowany. W ogóle mówimy, no, był tam jeździec kiedyś. No. Jeszcze na 100% przed zakrętem, nie? Tak sobie, gdzie jest jeździec, nie? A bo to w ogóle on skręcał ten koń z jezdni, z chodnika do lasu. Ja mówię, gdzie on go zgubił? W ogóle, rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, ja się na to popatrzyłem, mówię, nie, no w ogóle co za widok? Osiodłany koń bez jeźdźca, podążający, proszę Ciebie, sobie na lozaczku do lasu.
mówię, dusza ludzka. Rozumiecie? Ludzka dusza w ogóle, to jest fajne, bo to był ładny koń, tam było ładne siodło. Rozumiecie, o co chodzi? Zadbany, elegancki, tylko bez jeźdźca. Nie wiem, czy to przez to, że ten konia wczoraj widziałem, mi się północy konie śniły, człowieku. Duże, małe. Chodzi o to, że już prorok Salomon, bo Salomon był również prorokiem, on mówił o tym, że prorokował, że duch ma zarządzać. Duch ma zarządzać. Dusza to jest miejsce, gdzie się tworzą rzeczy różne, gdzie właściwie życie się tworzy. W duszy tworzy się życie. Rozumiecie? Dusza to jest taka przestrzeń, gdzie się tworzy życie. I my żyjemy w duszy. I stworzył Bóg, tak, człowieka z ziemi i tchnął w niego swego ducha i stał się człowiek nefesh, czyli duszą żyjącą. Czyli środowiskiem życia. Dusza to jest środowisko życia. Żyjemy przez nasze myśli, przez nasze emocje i przez nasze decyzje. Ciało to jak ten konik. Ono tylko wykonuje to, co dusza zarządzi. A więc dusza jest środowiskiem życia, ale ona nie nadaje się do funkcjonowania bez przywództwa. To jak kraj, który może być super rozwinięty, ale jeśli zabierzesz mu przywództwo, kraj pogrąży się w chaosie. Zabierz krajowi przywództwo. W ogóle są ludzie, którzy mają mentalność anarchistów i oni w ogóle są przekonani, że można funkcjonować w systemie bez rządu. Jeszcze się to nikomu nie udało. Wiecie? Nawet w komunach hipisowskich dochodziło do awantur. Rozumiecie? Bo to było niemożliwe, żeby ludzie żyli bez zarządu. Ludzie muszą mieć zarząd, no, bo się rozlezą. Na pewno nie będą mogli być społeczeństwem, o, tak to nazwę. Nie będą mogli żyć jako społeczeństwo. Dalej Salomon mówi, wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Oryginalne tłumaczenie brzmi w taki sposób. Każdy sposób postępowania człowieka niewinny. Oko Jahwe wyrównuje duchowo. Każdy sposób postępowania człowieka niewinny. Czyli kiedy dusza żyje i zarządza, rozumiecie, to jej się wydaje, że wszystko jest w porządku. Ale dalej jest napisane, że oko Jahwe wyrównuje duchowo. Czyli, że w duszy dzieją się różne rzeczy, ale Bóg układa to na poziomie ducha. Wprowadza tam duchowe zasady. I dopiero wtedy to wszystko, co ta dusza przeżywa, ma sens. I wielokrotnie dusza przestaje już być taka zadowolona z siebie, jak była wcześniej. Bo wcześniej ona była niewinna we wszystkim. Ale kiedy przychodzą prawidła duchowe, tak? To okazuje się, że ona nie jest niewinna, że ona tu pobłądziła, tam źle zdecydowała, tam źle czuła, tam źle pomyślała. Do tej pory, dopóki one nie przyszły, to ona czuła się niewinna, czuła się świetnie. Ludzie Boży
mają duchowe wglądy. Ale te duchowe wglądy muszą być poddawane weryfikacjom. My jako ludzie narodzeni z Bożego Ducha stoimy stopień wyżej niż pozostała część ludzkości. To nie oznacza, że jesteśmy od ludzi innych, czyli nienarodzonych z Bożego Ducha, lepsi, tylko że jesteśmy od nich wyżej. To jest wielka różnica. Nie lepszy, tylko wyżej. Jaka jest różnica między tym, co mieszka na parterze, a tym, co mieszka na drugim, trzecim, czwartym, piątym piętrze? Ano taka, że dalej widzi. Im się wyżej mieszka, tym się dalej widzi. A więc wszyscy lokatorzy w bloku są równi, są takimi samymi lokatorami. Ale ci, którzy mieszkają wyżej, widzą dalej. Rozumiecie? To jest bardzo proste. A więc my nie jesteśmy lepsi, tylko jesteśmy wyżej. Nasze wywyższenie polega na tym, że mamy odrodzone duchy i możemy mieć wgląd w duchową rzeczywistość, czyli w to, czego świat nie widzi. A jeżeli widzi, bo władował się tam nielegalnie na poziomie okultystycznym, to widzi krzywo. A nawet jeśli się władował na poziomie okultystycznym i widzi krzywo, to i tak stoimy my wyżej, tak? Ponieważ my mamy kontakt z Bogiem. Rozumiecie? Poprzez nowe narodzenie mamy kontakt z Bogiem. W związku z tym, że mamy kontakt z Bogiem i mamy duchowy ogląd, to do naszego życia przychodzi więcej informacji niż do życia ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha. Ale my mamy wielki obowiązek w związku z tym, bo komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. My musimy to weryfikować. Ludzie, kiedy się rodzą z Bożego Ducha i jeszcze trafiają do ruchów charyzmatycznych, to masa z tych ludzi po prostu, jakby to po ludzku obejrzał, to wariuje. O, rozumiesz, o co chodzi? Tak jakby wpuścił małpę do kina. Taka jest prawda. Sam się tak zachowywałem. Jak małpa wpuszczona do kina. Wow! Ekran. Wiesz, o co chodzi? Ekran mi się objawił. Zacząłem widzieć w duchu, słyszeć w duchu. Rozumiecie? Zacząłem w ogóle sięgać w miejsca, które ktoś nie sięgał. Tylko, że nie weryfikowałem. Ja w ogóle uważałem, że to, ja już pomijam to, że uważałem, że jestem lepszy, ale ja uważałem, że to, co ja widzę, to, co ja w ogóle słyszę, czego ja doświadczam w duchowej rzeczywistości, to jest tak i amen. Tak i amen. To jest w ogóle, to na pewno tak jest. Na pewno. Dlaczego na pewno? No bo widziałem. Na pewno, bo słyszałem. Na pewno. A potem się zacząłem powoli dowiadywać, że to, co widzę i to, co słyszę, musi przejść weryfikację, żeby się nadawało do użytku. Bo jak to nie przejdzie weryfikacji, to to nie tylko może być nic nie warte, ale może być niszczące, toksyczne, bo to jest z innego świata. A rozumiecie? Z innego świata. Jest jeden z takich moich dyżurnych filmów, które sobie oglądam, Transformers. I tam jest taki jeden model z innego świata, taka kość energetyczna. I tam jest człowiek się staje posiadaczem, pewien człowiek małego elementu tej kości. Ta kość ma potężną energię. I on, nie wiedząc, że nie może tego dotykać, tylko to powinno być w jakimś opakowaniu, tak żeby jego ciało, które się do tego nie nadaje,
tego nie dotykało, on to opacznie dotyka. Znaczy, to mu wypada z tego opakowania, on to podnosi i wkłada. Teraz, kiedy on to podnosi, prawda, próbuje podnieść, to widzi, że to coś ma tak dużą siłę, że już przepala dziurę w jego podłodze, wpada piętro niżej, a w dodatku to coś ma taką zdolność, że jak dotknie jakiegoś mechanicznego przedmiotu, telefonu, telewizora, czegokolwiek, to zamienia natychmiast te martwe urządzenie w żywego stwora niszczącego w ogóle różne rzeczy. Cholernie niebezpieczna rzecz. Z drugiej strony mega potężne źródło energii. Ale źle użyte niszczy. W konsekwencji między innymi na przykład pół domu się chłopakowi pali. Rozumiecie? Pół chałupy mu się spaliło, bo mu wypadła malutka kostka z kosmosu na podłogę w pokoju. Czemu? Bo nie zachował środków ostrożności. Jest napisane: z rzeczami świętymi będziesz postępował ostrożnie. Tylko wielu ludzi nie rozumie. Im się wydaje, że są właścicielami duchowej rzeczywistości, że są ich panami. Ja jestem tam panem. W Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? Możesz się tam poruszać jedynie w zasadach Chrystusa Jezusa. Jeśli się tam będziesz poruszał inaczej, to przestaniesz tam być panem, a staniesz się ofiarą. Ofiarą. Ja znam masę ofiar chrześcijańskich. Masę ofiar. I sam wielokrotnie padłem ofiarą tego. Ofiarą tego, co winno być dla mnie błogosławieństwem. Padłem ofiarą. Jak wygląda system przyjmowania objawień? Jako odrodzenie z Bożego Ducha ludzie, my nie łączymy się z duchową rzeczywistością naszą psychiką. Bo ona tam nie ma zasięgu. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, ona nie posiada żadnego duchowego prawa funkcjonowania bez zarządu nad sobą, tak? Po drugie, ona w ogóle nawet nie może, bo do duchowych rzeczy przekładamy duchową miarę i tak dalej, do psychicznych, psychiczną, do fizycznych, fizyczną. Rozumiecie, o czym mówię? Nie można czegoś zważyć za pomocą metrów, centymetrów, milimetrów, kilometrów, bo to jest inna miara, tak? Metry, milimetry, kilometry to jest miara długości, tak? To się mierzy w ogóle odległość tym, tak? A nie waży. Ważymy w czymś innym. Duszą nie możemy sięgnąć duchowej rzeczywistości. Duszą nie możemy skontaktować się z Bogiem. Nie możemy. To jest niemożliwe. Bo co? Bo kim jest Bóg? Duchem. Bóg jest duchem. I z Bogiem komunikujemy się na poziomie duch-duch. Duch-duch. Dlatego znajomość siebie jako ducha jest kluczowa w życiu chrześcijanina. Jako ducha. Chrześcijanie świetnie się rozumieją jako dusze. Myślę, tak czuję, tak uważam. Przyszła dusza, powiedziała. Wiesz, o co chodzi. Tak myślę, tak czuję, tak uważam. Jako duch. Niewielu się zna. A jak się nie znasz jako duch, rozumiesz? Jesteś poważny w tarapatach, bo to jest w ogóle podstawa ciebie. Jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. Stara prawda. Jesteś duchem. To jest twoja tożsamość, duch. Musisz znać siebie jako ducha. Bo duchem kontaktujesz się z Bogiem i duchem kontaktujesz się z duchową rzeczywistością. Duchem. Ale kiedy już się skontaktujesz duchem, ja nie będę tego rozwijał dzisiaj, bo nie mamy na to czasu,
Ale kiedy już się skontaktujesz z Bogiem Duchem, to co tam się w tym Duchu znajdzie, żeby mogło być dla Ciebie zrozumiane i mogło być przez Ciebie prawidłowo zobrazowane, aby podać potencjalnie innym, czy też samemu skorzystać, to musi przejść przez duszę. Bo wszystko z ducha, żeby wyszło na zewnątrz, najpierw wchodzi do duszy. Czyli to, co jest w duchu, zaczyna wchodzić do naszej duszy. Zaczyna używać naszych myśli, naszych emocji, do tego, żeby się zobrazować. I tutaj zaczyna się kolejny próg. A progiem tym jest to, że jak dusza człowieka jest popaprana, to nawet jeśli człowiek Boży odebrał w duchu coś od Boga, czy też zobaczył coś w duchowej rzeczywistości, to kiedy zostaje to włożone w popapraną duszę, to nabiera to barwy popapranej duszy. I zaczyna być takie jak ta dusza. A więc coś świętego, coś prawdziwego, natychmiast może ulec patologii, jak nie całościowej, to częściowej. Rozumiecie? Przykład. Człowiek odbiera w duchu, że jest wielki. Jest wielki. Rozumiecie? Że jego życie będzie wielkie. W duszy człowiek ma niskie poczucie własnej wartości i uwielbia to, aby być chwalonym, aby być docenionym. Jego dusza jest krzywa. I teraz objawienie z ducha o wielkości wpływa do duszy, która jest zaburzona, i zgadnijcie, jakie powstaje, jaka tam wizja powstaje. Megalomania. Megaloman. Jestem wielki. Rozumiecie? Wow. Zrobię potężne rzeczy. Nie umie ten człowiek zrobić małych rzeczy, małych w swoim życiu, ale on teraz porzuca wszystkie małe sprawy na rzecz wielkiej wizji. Wiecie, co mówię? Dramat. A jeszcze jak zdarza się w dzisiejszych czasach wśród charyzmatyków, że bracia czy siostry, prorocy potwierdzają te rzeczy i przychodzą do ich życia i mówią, przepraszam, takie moje pytanie, tak zupełnie abstrahując. Kto z nas nie lubi usłyszeć od proroka, że wielkie rzeczy przygotował dla niego Pan? No nie ma takich ludzi. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś w ogóle tutaj zaskarżył proroka, który przyszedł i powiedział, słuchaj, wielkie rzeczy dla Ciebie przygotował Pan. Miliony do Jezusa przyprowadzisz. Będziesz uzdrawiał chorych hurtem. Rozumiesz? Imię Twoje w duchu to Eliasz. I do mnie przyszedł taki człowiek. Pierwszy raz się pojawił nas w kościele, ustał przede mną i powiedział, jestem Eliasz. Ja mówię, ale tak masz na imię? Tak Bóg dał mi na imię. Dobrze. Ja już wiedziałem, że będzie trudno. Na dzień dobry, gość, na dzień dobry. Informuję, że jest Eliasz. Rozumiesz, o co chodzi? Chyba się nie bawili. Bo coś i teraz co jest z duszą tego człowieka, że on taką informację przyjmuje jako pewnik. Jestem wielki, jestem Eliasz. Rozumiecie, o co chodzi? Ja słyszałem taką masę różnych rzeczy. Kiedyś przyszedł do mnie człowiek, pastor, i mówi do mnie tak. Pościłem tam 40 coś dni, modliłem się,
I miałem potężne spotkanie z Bogiem. Ja zawsze słyszę to słowo potężne i te podkreślenie, że to jest potężne spotkanie z Bogiem. Wiecie, ja przeczytałem w ogóle trochę książek psychologicznych i tak w ogóle to w psychologii się mówi, jak ktoś już podkreśla taką wielkość. Moi rodzice byli wspaniali. Wiesz, o co chodzi? Miałem potężne spotkanie z Bogiem, tak? I Bóg mi powiedział, że założę 300 kościołów w Polsce. Rozumiesz? Założył 5 i umarł. Rozumiecie, co mówię? 5 i umarł. Dlaczego on żył przez wiele lat? On w to wierzył. Dlaczego on żył z tą wiarą, że on założy 300 kościołów? Powiedzieć wam dlaczego? Bo on miał niskie poczucie własnej wartości. On bardzo chciał być wielkim człowiekiem. W ogóle człowiek powinien stać się wielkim człowiekiem do 5 roku życia. Wiecie o tym? Najdalej do 8. Tylko jak znam nas tutaj większość, to w większości nie mieliśmy takiego szczęścia w życiu. Do 5, najdalej do 8 powinniśmy być wielcy. Nasi rodzice powinni w nas władować taki materiał, rozumiecie? Że w wieku 5 do 8 lat powinniśmy mieć wytworzoną podstawę poczucia własnej wartości. I wtedy byśmy sobie ładnie weszli w życie. Równiutko byśmy weszli w życie. Ale my nie weszliśmy tak, przyjaciele, w życie, a potem się nawróciliśmy do Boga. Narodziły się nasze duchy i zaczęliśmy mieć kontakt z Bogiem i ogląd duchowej rzeczywistości. Powiem wam coś. Charyzmatycy, czy też ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, mający blade przynajmniej pojęcie o duchowości, są jak bomby jądrowe. Bez żadnej kontroli. W każdej chwili mogą wybuchnąć. Te doktryny, te zafałszowania, które od 2000 lat powstają w różnych nurtach chrześcijaństwa, od katolicyzmu po w ogóle pentakostalne ruchy, w ogóle charyzmatyczne, są wynikiem braku weryfikacji objawień. Brak weryfikacji objawień. Kto z was wie, czy ktoś z was się interesował tym, dlaczego postać o nazwie Ojciec Pio miał przez pół życia dziury w rękach? Ja się zainteresowałem. Artur też, dobrze. Fajna lektura. Dowiedzieć się. Czemu? Przeanalizowałem to od A do Z. Rozumiecie? Ojciec Pio, tak nazwijmy, cały czas nazywajmy roboczo tego człowieka, bo nawet nie wiem, jak on się nazywa. Był człowiekiem, który przyjął w swoim życiu, w jakim momencie, tego nie wiem, fałszywą doktrynę o cierpiętnictwie. Ten dogmat o tym, że jeśli cierpisz, zbliżasz się do Boga, trafił na podatny grunt jego duszy. Dusza jego była dobrą, humanistyczną, kochającą Boga i ludzi duszą. Jednocześnie była to dusza, która nie miała zbudowanego wysokiego poczucia własnej wartości, jak większość dusz w naszym kraju. I kiedy ów człowiek dowiedział się, że poprzez cierpienie może zbliżyć się do Boga i być Jego narzędziem, od tego momentu zaczął generować coś, co się nazywa w psychologii myśleniem życzeniowym. Myślenie życzeniowe polega na tym, że człowiek bardzo silnie koncentruje się na jakiejś formie pragnienia, które nie ma podstawy do spełnienia. A rozumiecie? Bo jak ktoś ma podstawę do spełnienia, to to coś może zasięgnąć siły z tej podstawy i się spełnić. Ale jeżeli coś nie ma podstawy do spełnienia, to następuje bardzo silne sprzężenie energii w człowieku.
A ponieważ ciało jest wykonawcą pragnień duszy, tak? O tym wiemy doskonale. O tym Jan pisze, miej się tak dobrze, że jak się ma dusza twoja. W związku z tym ogromne pragnienie cierpienia, takiego jak Chrystus, spowodowało fizyczne zmiany w jego ciele w postaci dziur w dłoniach. Do tego stopnia jest człowiek w stanie przez brak weryfikacji objawień doprowadzić swoje życie. A co ciekawe, biorąc pod uwagę system religijny, w którym żyjemy, stać się ikoną, tak? I zarzewiem kolejnego ruchu bałwochwalczego. Pięknie diabeł działa? Pięknie. Jedna silnie zaburzona jednostka nieweryfikująca objawienia staje się bóstwem w pewnym sensie i tworzy od tego momentu kolejną, tak, płaszczyznę religii. Czok. To stan naszej duszy jest ostatecznym kształtownikiem objawienia. Stan naszej duszy. To w jakim stanie jest dusza. Nie możemy tego przejść. Rozumiecie? Duch nasz nie wyrazi się inaczej, jak tylko przez duszę. Nie ma innej opcji. Bo stworzył nas Bóg na swój obraz jako ducha, duszę i ciało. Gdy Bóg chciał się wyrazić w pełni wobec człowieka, co zrobił? Wcielił się. On się nie mógł wyrazić do końca wobec człowieka bez wcielenia. Duch Boga nie był dla człowieka zrozumiały do końca bez przepuszczenia go przez ludzką duszę i wprowadzenia do życia za pomocą ludzkiego ciała. Sam Bóg związał się tymi zasadami. Księga Ezechiela 14:4. Tak mówi Wszechmocny Pan. Każdemu, który oddał swoje serce bałwanom, a potem przychodzi do proroka, ja, Jahwe, sam dam odpowiedź stosownie do liczby jego bałwanów. Dobre, nie? Tak mówi Wszechmocny Pan, każdemu, podkreśl, każdemu, mi i tobie też, który oddał swoje serce bałwanom, nie ducha. Twojego ducha nie możesz oddać bałwanom. W twoim duchu mieszka Duch Święty. Czym jest serce? Serce, greckie słowo kardio, głębia. Najgłębszy element duszy człowieka, czyli psychiki. Najgłębszy. Tam, gdzie zapadają najgłębsze decyzje, gdzie są przeżywane najgłębsze uczucia, rozumiecie? Gdzie są prowadzone najgłębsze rozważania. Fajnie, jak się serce rysuje, to na końcu jest dziubulek taki. Rozumiesz, o co chodzi? Możesz sobie wyobrazić, proszę ciebie, że tak naprawdę to jest dusza, a ta końcówka to jest serce. Tak to można najłatwiej sobie zobrazować. Każdemu, który swoje serce oddaje bałwanom, a potem przychodzi do proroka. Co to znaczy przychodzi do proroka? To znaczy, że przychodzi do Ducha Świętego. Czytaj to dzisiaj. I mówi tak. Chcę widzieć w duchu. Chcę słyszeć w duchu. Chcę rozumieć w duchu. Chcę doświadczać w duchu. A serce oddane bałwanom. Co to znaczy oddane bałwanom? To znaczy nieposprzątane, nieuregulowane, będące w różnych formach zaburzeń.
To nie jest to, że się kłaniasz do kołka. To w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Oglądaj to proroczo. Bałwanem jest obsesja. Bałwanem jest paranoja. Bałwanem jest głupie przyzwyczajenie. Bałwanem jest niechęć wyjścia z problemu. To jest bałwan. Rozumiesz? Bałwanem jest pogląd sprzeczny z prawdą. To bałwan. A więc dusza zaburzona krzyczy: ja chcę wiedzieć, ja chcę słyszeć, ja chcę widzieć, ja chcę przeżywać duchowo. I Bóg mówi: dostaniesz objawienia duszą. Dostaniesz informacje duchowe. Zgodnie z ilością zaburzeń, które masz. Taki obraz dostaniesz duszą. Tak będziesz wizję widzieć duszą. Tak będziesz widzieć duchowość duszą. Zgodnie z kształtem, który dziś masz. Rozumiesz? Zgodnie z krzywiznami, które tam są. Takie coś zobaczysz. Takie coś. Rozumiesz? Takie coś. Ojciec Pio miał to, rozumiecie, z duchowej rzeczywistości, jaka była dusza jego. Nie dziwią was ilości, na razie poruszam Kościół katolicki, nie dziwią was ilości różnego rodzaju objawień w Kościele katolickim, które są absurdalne. One są, przepraszam, no, absurdalne na takim poziomie logicznym. Ja już nie mówię o jakichś takich wielkich jakby objawieniach, jakichś prostych w ogóle rzeczach, nie? Po prostu. Przekonania na przykład, że diabeł, przecież to każdy egzorcysta ci powie, diabeł boi się krucyfiksu i wody świętej. Jeszcze nie może wytrzymać zdrowaś Mariusz. I zdrowaś Mariusz też nie może wytrzymać. I to są fakty. To nie są rzeczy, które, wiecie, mówi się w bajkach, tylko to są oni, ludzie ci naprawdę w to wierzą. Naprawdę. Dlaczego oni w to wierzą? To są ludzie po studiach, inteligentni, mający też domy, prowadzący biznesy często. Spotykasz człowieka, który prowadzi biznes, jest dobry w tym biznesie, zarabia kupy pieniędzy, a naprawdę wierzy, rozumiecie, że na diabła można zwyciężyć krucyfiksem, święconą wodą i kilka razy powiedzeniem zdrowaś Mario i tak dalej. On w to wierzy. Czemu on w to wierzy? On przyjął takie objawienie z uwagi na kształt swojej duszy. A uwierzcie mi, zaburzeń duszy nie można zliczyć. To, co psychiatria i psychologia mówi, to myślę, że dotknęli kawałka tematu dopiero. Kawałka. Jak ja się przyglądam na przestrzeń dziejów na świecie, to w ogóle to jest... Rozumiecie? Co trzeba mieć w ogóle w głowie? Zwyczaje różne, które są. Przedmioty, które są w Kościele katolickim, mające rangę świętych. Relikwie, wobec których są tworzone całe historie, powstają w ogóle, zobaczcie, wczoraj troszkę rozmawialiśmy o cenach budynków, jakie są ceny budynków. Teraz wyobraźcie sobie, ile może kosztować w dzisiejszym czasie jakaś bazylika. Mieszkanie w Warszawie 400 tysięcy. Jakieś tam, rozumiecie, o co chodzi? Działka jakaś gdzieś tam koło Pruszkowa, milion. Ile może kosztować bazylika? Teren bazyliki. Teren bazyliki, w której centrum leży, tak, w opancerzonym szkle kawałek deski. Rozumiecie, o co chodzi?
kawałek deski i ten kawałek deski, będący, nie wiem, kawałkiem krzyża tak zwanego, nie wiem, drabiny, która się śniła Jakubowi, cokolwiek, nieistotne. Ważne, że ona tam jest i teraz cała ta infrastruktura, posłuchajcie, cała ta infrastruktura, która kosztuje miliony dolarów, jest związana z tym elementem i to ludzie jacyś dali na to kasę. Ludzie, którzy przyjęli tą ideę, że jeśli tam pójdą i tego dotkną, to w życiu będzie im się szczęścić. Rozumiecie, co jest w ludzkiej duszy? Jakie idą za tym środki? To sposoby myślenia człowieka determinują przejrzystość objawienia. Człowiek będzie widział tylko tyle, na ile będzie zdrowy w swojej psychice. Będzie tylko tyle widział, inaczej, tylko tyle będzie rozróżniał z ducha, na ile w ogóle myśli i czuje na sposób Boży. Rozumiecie? Tylko tyle. Jesteśmy od tego zależni. Często do nas ludzie mówią, bo wy tak w ogóle ciśniecie na tą duszę, tu trzeba chwalić Pana, oddawać Mu chwałę. Ja mówię, halleluja, no chwalmy Pana, tylko o co tu, bo chodzi o to, żeby ludzie w ogóle Pana chwalili. Bo z chorą duszą, to ja nie wiem, kogo oni chwalą. Co oni robią? Co oni głoszą? Co oni w ogóle myślą? Nie można tworzyć chrześcijaństwa, które opiera się na krzywych objawieniach. Tego nie można tworzyć. Nie można za tym iść. Masa rzeczy, które ludzie przeżywają, mówią, ale to namaszczenie Ducha Świętego, to są emocje człowieka. Emocje, emocje. Nic innego. Ja słyszałem w ogóle w różnych miejscach byliśmy, ale dzisiaj było uwielbienie, ale super. Byliśmy u wolnych chrześcijan i słuchaliśmy uwielbienia u wolnych chrześcijan. Jak nie słyszeliście, nie polecam. Ale słyszeliśmy i widzieliśmy tam ludzie mówili, ale chwała Pańska stępowała, ale chwała Pańska stępowała. Ja w ogóle, Agata tam w ogóle ustała i mówi, jak ja bym tu była, to bym umarła. Taka chwała Pańska tam była. Taka była tam chwała Pańska. Byliśmy w ogóle na spotkaniach u baptystów. Uwielbiali, chwała Pańska wstępuje. Ja byłem w miejscach, gdzie była informacja, kiedy ona wstępuje. Teraz wstąpiła chwała Pańska. No przynajmniej wiem. Rozumiem, że byłem w przeróżnych miejscach. W przeróżnych. Widziałem w ogóle, jak ludzie fotografują zagęszczone powietrze w kościołach. Rozumiecie? I jest to później w internecie jako chwała Pańska. Przyszła chwała Pańska. Rozumiesz? To się w internecie znajduje. Rozumiecie? Ja sam temu ulegałem. Na Kasprzaka byliśmy, była dziura w dachu i kapało woda. Które ciebie, ja naprawdę modlę się, stoję. Pierwszy raz kapię. Mówię, Bóg. Mówię, ale namaszczenie. A to jest bardzo ważne. Jestem coraz bardziej podekscytowany tym zjawiskiem. Ja, rozumiecie? Ja naprawdę. Mówię, takie jest namaszczenie, w ogóle mamy wodę z sufitu, o to tu chodzi. Tak jak mówię, tutaj opowiadali, tak w razie deszcz, teraz się deszcz będzie padał, deszcz będzie na tym Kasprzaka, z tego sufitu. Rozczarowanie, rozumiesz, kapie z wentylacji. Rozumiesz, o co chodzi? Ludziom się coś zdarzy w życiu. Znajdą coś. Coś się w nim wydarzy. Natychmiast charyzmatycy przypisują temu mistyczną rzecz. Mistyczny związek.
Rozumiecie? Robią to. Czemu to robią? Bo jest taka ogromna potrzeba tego. Kiedyś rozmawiałem z takim księdzem, narodzonym z Bożego Ducha księdzem, i on taką fajną rzecz do mnie powiedział. W ogóle mówi do mnie tak: Artur, jak ty myślisz? Jak Bóg by chciał zostawić niezbite dowody na temat Jezusa jako Mesjasza, to czy by ich nie zostawił? Ja w ogóle mówię, ty, no rzeczywiście zostawił, bo w ogóle wiecie, że nie ma dowodów na zmartwychwstanie. Nie ma. W ogóle wy wiecie, że my nie poruszamy się w systemie naukowych dowodów? To, co my twierdzimy, że jest udowodnione, że Chrystus zmartwychwstał, to jest nieprawda, że to jest udowodnione. Tego nikt nie udowodnił. Powiem wam więcej, żeby jeszcze bardziej, tak, rozczarować być może niektórych z was. To jest słowo w Piśmie Świętym, że Jezus się ukazał więcej niż 500 braciom i w ogóle słowo, że się ukazywał, to słowo to jest, że pokazał się w wizji. Nie ja to pisałem. Też chciałem, żeby tego słowa nie było. Jak ja czasami tłumaczyłem, dzisiaj to nie, ale wcześniej jak tłumaczyłem Pismo Święte, ja do końca miałem coś takiego, mówię, już podejrzewałem, że jestem w błędzie, już podejrzewałem, grzebię, a z tyłu głowy było, Boże, żeby to nie było tak, jak myślę, jakbym nie chciał. Tak? Patrzę, jest, nie, no mówię, jak mam z tym żyć? Nawet się lepiej czułem, w ogóle, wiecie, w ogóle złapałem się parę razy na tym, że w ogóle mówię, lepiej mi było, byłem oszukany. Ludzka dusza częstokroć woli być oszukana. Wielu ludzi nie chce wyjść z iluzji, w której żyją, bo ta iluzja jest wygodniejsza, lepsza, słodsza, jak Matrix. Oswojony. Jesteś z nią oswojony. A tutaj się dowiadujesz raptem, że oni, że no nie widzieli go, no, fizycznie, no i co teraz, jak tak mam z tym żyć, że oni go nie widzieli? No, to drugie tłumaczenie znajdę, nie, no Greka jest Greka, no nie, widzieli go w wizji, mieli wizję. Ha, wy co zrobili? Możesz się na to wkurzyć, a to może to... To nie na mnie, tylko na Pismo Święte. I na tych, co nigdy nie powiedzieli ci prawdy. Bo wiecie, ja dzisiaj jestem w takim stanie. Powiem wam coś. Czy Jezus się komuś pokazał, czy nie? Czy to jest ściema, czy nie? Czy miał żonę, czy nie? Czy miał dzieci, czy nie? Rozumiecie, o co chodzi? Tego spotkałem w 2005. Amen. Ja mam wywalone. Amen. Tego spotkałem w 2001. Rozumiesz? W więzieniu, w sztumie, kurczę. No. Miałem spotkanie z nim. Ja mam naprawdę wywalone na tę sprawę. I moja dusza nie bierze udziału w tych rzeczach. Ja moją duszę wyrównałem duchem. Pozwoliłem, żeby oko Jahwe przejechało to duchowo. Ja powiedziałem, Boże, ja chcę objawień, a nie mrzonek. Ja chcę wizji, a nie wizualizacji psychicznych. Ja tego chcę. Ja, Boże, chcę widzieć niebo, a nie wyobrażać sobie, jak powinny wyglądać moje życzenia. I może, Boże, to będzie nie takie ciekawe, jak mówią na YouTubie. Ale będzie prawdziwe. I ja na tym, Boże, zbuduję Kościół Twój. Na tym objawieniu, Boże, zbuduję Kościół Twój. Na tym objawieniu zbuduję. I bramy piekielne go nie przemogą. One nie przemogą realnego objawienia, ale bramy piekielne przemogą myślenie życzeniowe,
przemogą paranoiczne widzenia. Rozumiecie? One to przemogą. Przemogą to. W ogóle nie jestem racjonalistą. Jestem człowiekiem, który żyje w duchu, ale weryfikuje to, co do mnie przychodzi. Nie boję się zbłądzić, bo się w ogóle grzechu nie boję. Ale weryfikuję. Dlaczego? Bo ja lubię prawdę. Prawdę. Jeszcze raz? Już mówię. To, co jest dobre, rozumiecie? Ma swój poziom. Posłuchajcie. Kto z was lubi steki? O, wiedziałem. Czy ci, którzy lubią steki, wiecie, że jest wielka różnica między w ogóle stekiem, za którego kilogram trzeba zapłacić 500 zł, a stekiem, który się kupuje w ogóle, znaczy mięsem wołowym, który się kupuje w sklepie? Jest różnica? Jest. Ogromna różnica. I tu wołowina, i tu wołowina. Tylko tamta wołowina to 1,5 minuty książkowo. Jedna strona, druga strona, na talerzyk. Rozumiesz? Rewelacja. A naszą wołowinę kupisz, położysz, tak? Skwierczy, pali się, to grubiej, to cieniej. Rozumiesz, o co chodzi? Pani kucharka kiwa głową, bo taka jest prawda. Dlaczego tamta wołowina jest taka, a nasza jest inna? Bo tamte zwierzęta są odpowiednio karmione. To jest pokarm. Pokarm. Rozumiecie? Pokarm. Mój dziadek miał świnie. Ja patrzyłem, czym dziadek karmił świnie. Pamiętam, czym dziadek karmił świnie. Dawał im obierki, pokrzywy im zbierał, dawał im śrutę i cały w ogóle syf, którego my nie chcieliśmy jeść. To jadły świnie. Chleb moczony, człowieku, wszystko takie wyżygane, one to zjadły. A ja potem jadłem te świnie. Ja tak sobie w ogóle po latach pomyślałem, Boże kochany, co ja jadłem? Tych rzeczy, co jadły te świnie, bym się brzydził jeść. Tej brei, co dziadek im robił. Ale tą świnię jadłem. Przecież ja w tej świni przyjmowałem ten cały syf, którą ta świnia była karmiona. Teraz chodzi, ale co? Jadło się szyneczki. Wiesz, o co chodzi? Co jadłeś? Szyneczki. Rozumiecie, na czym polega diabelskie oszustwo? On mówi tak. Masz objawienie. Przyszedł do ciebie Pan. Rozumiesz? Ale jeśli ty nie spojrzysz na to racjonalnie, z perspektywy racjonalizmu Bożego, tak? To ty się w tym zgubisz. Ludzie przyjmują z duchowej rzeczywistości tyle, na ile pozwala im ich stan duszy. A resztę człowiek sobie sam dopowiada. W ogóle jesteśmy mistrzami w dopowiadaniu sobie, rozumiecie? W dopowiadaniu. My jesteśmy mistrzami, jako charyzmatycy mówimy, tak? W natychmiastowym, bo to jest w ogóle ciekawe. Przeważnie ktoś przychodzi i ma słowo, mówi od Boga, to od razu ma wykład tego słowa. To jest też mocne. Pomijam te rzeczy. Ona ma wykład tego, nie? Od razu przychodzi z przetworzeniem tego. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś prorok w Starym Przymierzu jeszcze, tak? Jak miał słowo od Pana, to on się bał go zinterpretować nawet. Dlatego często to, co my czytamy, szczególnie u takich w ogóle ortodoksów jak Amos czy Habakuk, to byli ortodoksi. Rozumiecie? To byli niewykształceni w ogóle goście, w ogóle wiesz, i oni w ogóle mieli potężną bojaźń przed tym, żeby nie dodać czegoś do słów pańskich. Wiesz, o co chodzi?
ogóle jak mu coś powiedział Bóg, taki prorok, rozumiesz, jednemu prorokowi powiedział Bóg, żeby podszedł do gościa, rozumiesz, i powiedział, uderz mnie w twarz. Ktoś powiedział, nie, nie uderzę cię, jesteś prorokiem. Lewcie Boże. Rozumiesz, i on tak chodził w ogóle. Do drugiego, uderz mnie w twarz. Nie, nie, no, czy jesteś wielkim tym, bo pożre cię lewcie, tam co innego cię pożre. I chodzi, bo on to robił tylko, takie coś robił. Tam nie było tłumaczenia, nie wiem, czy wystawiać, nie było tłumaczenia przeciwnie. Trzeci jak to zobaczył, od razu mu wylutował, nie? Trzeci od razu mu wylutował i ten od razu prorokował. Nie, no, prorokował, mówił co trzeba i tak dalej. To było dziwne, to nie było dziwne, to było surowe. Surowe. Surowe to było. Oni mieli, wielu z tych ludzi, nie wszyscy, bo inni też dogadywali swoje, no nie? Ale wielu z nich miało bojaźń. Dzisiaj ludzie odrodzeni z Bożego Ducha wielokrotnie nie mają żadnej bojaźni. Wjeżdżają z całą paletą informacji paraduchowych, gdzie 80% to jest dodany materiał. Dodany materiał. Czemu jest dodany materiał? Powiem wam, bo jak dusza jest zaburzona, to musi coś dodać, bo się wścieknie. Ona musi się wypowiedzieć. Jeszcze szczególnie w tak ważnej sprawie, jak rzecz duchowa. Musi dodać, bo co? Bo ona się realizuje wtedy. Ludzie, ile ludzi w kręgach charyzmatycznych, ludzie, którzy się w ogóle nie nadają do takiego normalnego funkcjonowania w świecie, oni się realizują duchowo. Ty, w świecie on w ogóle, on by zginął. A w kościele są prorokami, są w ogóle głosicielami głębokich praw duchowych, nauczycielami. Rozumiecie, o co chodzi? To jak w Afryce, nie masz co robić, załóż kościół. Wiesz, o co chodzi? To ci się na pewno uda. Na pewno zbierzesz w ogóle ludzi. Kiedyś taki przyjechał prorok z Nigerii, on mówi, u nas w Nigerii, jak ktoś w ogóle nie wie, co ma z życiem robić, to w ogóle kościół zakłada. To w ogóle to jest normalna sprawa w Nigerii. Nic nie wie, nic nie potrafi. Proszę ciebie, ale zakładamy kościół, nie ma problemu. Proszę ciebie, patrzeć są już ludzie. To jest w ogóle przeciwna historia. Nie wiem, czy zobaczyliście, na jakimś terenie pojawia się kościół, są od razu ludzie jacyś. No tacy ludzie, ja nie wiem, ale to są ludzie, którzy chcą, rozumiesz, czegoś, czego oczywiście też tam nie dostaną, rozumiesz, generalnie, ale chcą jakby poszukać, bo dusza szuka. Cały czas szuka. Jak dusza dopowiada? W zależności od zaburzenia. Jak ktoś ma myślenie życzeniowe, dusza będzie dokręcała życzenia różne. Swoje. Ludzie nawet nie wiedzą, że kiedy biorą objawienie, przez krzywą duszę ją przepuszczają, to ono wychodzi od razu jakby z systemem ich życzeń. Tego, czego chcieli, a nie mogli osiągnąć, to teraz w ogóle o tym mówią. Ludzie czegoś chcą, ale nie mogą tego zaargumentować. Jeżeli dusza jest ich zaburzona na poziomie myślenia życzeniowego, to oni otwierają się na objawienie. Przychodzi objawienie i oni już teraz nie potrzebują argumentu. Wiecie czemu? Bo Pan powiedział. I to jest najlepszy numer. Pan powiedział, to nie potrzeba argumentu. A ja ci coś powiem. Kenneth Hagin, jak do niego przyszedł Pan, tak? I zaczął do niego mówić, to on powiedział, chwileczkę. Jeśli to, co mówisz, nie będzie miało potwierdzenia w Piśmie Świętym, przynajmniej w dwóch lub trzech przykładach w każdym temacie, to nie uznam ciebie za... A stał przed nim Jezus przy łóżku. A Jezus powiedział, dam ci więcej niż trzy przykłady z Pisma na każdą tezę, o której ci powiem. A wiecie, czemu tak Bóg powiedział? Bo to on zainspirował ludzi, żeby pisali Pismo. I dla niego to nie jest żaden problem.
Jak do mnie przychodzi jakieś objawienie, to pierwsza rzecz, rozumiecie? To ja sprawdzam, czy to jest zgodne, to co do mnie przyszło. Tak? Z tym, co mówi Pismo Święte na poziomie Nowego Przymierza. Najpierw, na dzień dobry. Na dzień dobry. Czy to jest zgodne z poglądami Chrystusa? Czy Chrystus myślał tymi kategoriami? Rozumiesz? Wystarczy, żeby człowiek wziął Ewangelię do ręki i przyjrzał się na poglądy Chrystusa w danej dziedzinie. Od razu masa objawień wylądałaby w kiblu. Masa objawień. Rozumiesz? Kiedy przychodzi objawienie, to pierwsza, jedna z pierwszych podstawowych rzeczy, którą trzeba zweryfikować, to poprzez spisane w Piśmie Prawdy Boże Nowego Przymierza. To jest na dzień dobry. Po drugie, trzeba się przyjrzeć temu, tak? Czy to jest w ogóle adekwatne do tego, co myślał i czuł Chrystus. I często ludzie mówią, ale wiesz, czasami jest tak, że od razu ktoś do mnie przychodzi i trzeba to powiedzieć. Ja mówię, słuchaj, ale to o co tobie chodzi? Ty powinien mieć Biblię wykutą na blachę. Jesteś w ruchu charyzmatycznym. Ja nie rozumiem cię. Ty powinieneś mieć życie Chrystusa wykute na blachę. Człowieku, dla mnie życie Chrystusa jest jak tabliczka mnożenia. Obudzisz mnie w nocy i ja z tobą porozmawiam o tym, jak on myśli, jak on czuje, wszystko. Wszystko wiem o Chrystusie opisanym w Ewangeliach. Wszystko. Wszystko. Bo to jest mój zasmarkany obowiązek jako chrześcijanina. A jak nie wiesz, to się wyedukuj. I będziesz miał od razu w sobie, rozumiesz, materiał weryfikacyjny. Od razu będzie przychodziło coś i przez ten filtr będzie przechodziło. Nie będziesz musiał siedzieć w piśmie i przeglądać pisma. Pismo ma być w tobie. Jesteś człowiekiem przebudzenia. W tobie ma być pismo. Nie w książce, tylko w tobie. Jest napisane, ty jesteś listem. Ty jesteś listem. Nie księga jest listem, ty jesteś listem. Masz mieć księgę w sobie. Nie masz księgi w sobie, cię będziesz mylił. A po trzecie, przeprowadza się przez test swoich intencji. No i tutaj w ogóle jest cały temat, czy jesteś świadomy tego, co jest z tobą na poziomie twojej duszy. Znajomość siebie. Mega istotna sprawa. Myślenia życzeniowe, myślenia lękowe, myślenia pożądliwe, asekuracyjne. To są wszystko rzeczy, które wykrzywiają objawienie. Wszystko. Przypowieści Salomona, 23 rozdział, 7 werset w oryginale brzmią tak. Jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest. Posłuchaj. Przypowieści Salomona, 23:7. Tak brzmi oryginał. Jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest. Czyli tak jak człowiek ma w najgłębszych elementach swojej duszy, taki jest. Jak on jest lękliwy, albo ma poniżenie, albo czuje się odrzucony, albo czuje się gorszy, albo ma kompleksy, albo pół kompleksu mu zostało. Taki jest. I objawienie, które do niego przyjdzie, nabierze tego kształtu. Wyobrażacie sobie, jakby Izajasz miał kompleksy? Wyobrażacie sobie proroka Izajasza z kompleksami? Jak Bóg do niego mówi, ty będziesz chodził nagły, prorokował, a mówi, nie, bo mam kompleks. Tak się czuję poniżony, Panie Boże, taki odrzucony, że ci mnie odrzucą, koniec, nie pójdę, Panie. Nie chodzę na siłownię. Tak, nie chodzę na siłownię, nie mam wyrobionych mięśni, jak Ceroński, ja się nie, Panie Boże, to ja się nie nadaję, nie mogę. Rozumiesz? Facet musiał nie mieć kompleksów,
Musiał być rozprawiony z odrzuceniem. Musiał mieć załatwione poniżenie w swoim życiu, rozumiecie? Żeby móc wypełnić wolę Pańską. To musiał zrobić. Bo człowiek jest taki, jaki jest w swoim sercu, jak myśli o sobie w swoim sercu. Taki jest człowiek. I taki kształt przybierze objawienie, które będzie przyjmował. Człowiek uwolni z siebie tylko to, co jest zgodne ze stanem jego duszy. Tylko to człowiek uwolni z siebie. To, co jest zgodne ze stanem jego duszy. Nic więcej człowiek nie uwolni. Rozumiecie? A objawienia protestanckie są inne? Jeszcze lepsze są. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, jak to wszystko jest poukładane. Jak katolik, prawda, na przykład ma śmierć kliniczną, czy tam powiedzmy umrze, zawsze gdzieś tam Maria jest, zawsze są święci. U protestantów nigdy nie ma tych świętych, nie zauważyliście? Zawsze jest od razu Chrystus. Poszedł Chrystusa spotkał. Katolik po drodze Marię spotkał, świętego Antoniego, całą tam ekipę. I on będzie się, on się zarżnie, że to w ogóle tak jest. Tak, tam mnie święty Antoni mnie przywitał, Piotr mnie drzwi otworzył, wszedłem, rozumiesz, zanim się do Jezusa dostałem, to tam był gabinet, Maria siedziała, rozumiesz, o to się podpisałem, przeszedłem, wszedłem, jest. Zamieniłem parę słów, tak? Protestant nie. Protestant od razu leci, o już tu jest Chrystus, nikogo za więcej nie ma. Dlaczego? To jest tylko psychika. Psychika. Psychika człowieka. Rozumiecie? Po prostu. To się wydaje... Ja kiedyś na przykład notorycznie, kiedyś, lata temu, bardzo lubiłem oglądać te świadectwa ludzi właśnie, co tam umarli, potem wstali z martwych. Tylko ja potem zacząłem to weryfikować. No zaraz. Ten tak to widział, ten to. Jednego zielonoświątkowca, takiego oglądam ortodoksyjnego, mówi, byłem tam w niebie, i spotkałem tam siostrę od nas ze zboru, która nie przebaczyła swojemu mężowi i ona tam, przepraszam, że był w piekle, tak, był w piekle. Jezus mu pokazał piekło i zobaczył tam siostrę ze zboru, to nie przebaczyła mężowi i siedzi w piekle. I on z tej śmierci klinicznej wyszedł, mówi, to na pewno zbawienie można utracić i jak się w ogóle komuś nie przebaczyło, to do piekła się pójdzie, a i koniec. Czemu? Bo tak nauczali u niego w kościele, takiego kongregacja, rozumiesz, mówiła i już. Jaki był w swoim sercu, takie objawienia miał. Rozumiecie? Jednemu prorokowi zginęła żona w wypadku samolotowym. Objawienie, które prorok dostał niebawem, to było to, że w niebie jest masa części zamiennych dla człowieka. On mówi, tam są nogi, ręce, oczy, uszy, tam wszystko można brać przez wiarę, przyjmować. Dlaczego tak on miał? Bo mu żona zginęła w wypadku samolotowym. Prorok ważył ze 180 kilo, taki miał brzuch, jak on się wypowiadał, no nie? Ja tak sobie patrzyłem, mówię, kurczę, mówię, ciekawe, czy powiem o trzustce, bo 1000000% ma cukrzycę. 1000000%. Nie mówi o rzeczach, o których w ogóle nie chce mówić. Mówi o tym, co przeżyła jego dusza w danej chwili. Widzicie, jak to jest trudno weryfikować? Bo to jakby rozbija, nie wiem, czy wy to czujecie, to rozbija pewien mistycyzm w chrześcijaństwie. To przestaje być takie kolorowe, takie bajeczne, takie wow. Ja pamiętam na początku mojego nawrócenia, to mnie ta bajkowość tak ciągnęła, jak lina. Rozumiesz? Ja naprawdę musiałem zrobić robotę, żeby zacząć rozróżniać. Bóg mówi, są objawienia otwarte, zamknięte, sny prorocze. To wszystko jest. Możesz widzieć aniołów, możesz w ogóle być w niebie, możesz zabrany być z ciała. Wszystko to jest.
ale to trzeba weryfikować, bo przy tym wszystkim jest cała plejada zafałszowań. Kłamstwa, głupoty, ukierunkowania na zysk. Paweł mówi, ci arcyapostołowie, co do was przyszli, to oni chcą was dla siebie, ponieważ chcą mieć zysk. Dlatego was wkręcają. Wkręcają was, żeby mieć zysk. Jak się człowieka wkręci, to się... Słuchajcie, naprawdę, Sara jak zaczęła dorastać, z taką świadomością, wiecie, że no kurczę, no nie ma tego świętego Mikołaja, może to wszystko takie. I ona w pewnym momencie przyszła i mówi, ja bym chciała, żeby to było. No ja wiem, mówię, córcia, no ale co zrobić? No to ładne jest, no bo ja lubię to, mówię, to jest fajne, no rozumiesz, o co chodzi, to wszystko ładne jest takie, no jest sanie, facet z tą brodą, w ogóle prezenty rozrzuca, te łosie, jelenie, czy co to jest, renifery, no, to jest tam, dzwoneczki latają, kopytka im się iskrzą, wszystko jest takie ładne, ohohoho, wiesz o co chodzi, nie? To cholera tego nie ma, i wszystko jest pięknie, tylko tego nie ma. No, dokładnie. Nie bądź orłosiem w ogóle z Teleekspresu, bo nie zabieraj nam marzeń. Masy rzeczy nie ma. Częstokroć człowiek sięga kawałek w ducha, resztę dokręca. Miałem takie objawienie, ja mówię. Ja trochę oddycham, wiesz, jak już długo tuż pasterzuję ludziom, staram się, żeby nie widać nie było tego, bo nie chcę tam od razu tylko skasić, wiesz, o to chodzi. No to jakie miałeś objawienie? Powiedz. Nie, bo mówię, bo staram się też wyłuskać z tego objawienia, objawienie! Staram się w ogóle wyjąć, bo ja wiem, że tam pewno coś jest, bo to jest człowiek, który chodzi w Duchu Świętym, tylko to nie jest takie, wiesz, o co chodzi? Takie. To wiesz, gada dwóch ludzi, idą sobie, dwóch emerytów, jeden mówi do drugiego, człowieku mówi, wczoraj, mówi, mówiłem ryby, mówi, tako złowiłem, tako. Tamten mówi, w porządku, mówi, miałem taką sytuację, wczoraj, mówi, że szedłem takim ciemnym kanałem, mówi, takim tunelem i zapaliłem zapałkę, ale zaraz musiałem zapalić drugą, żeby zobaczyć, czy tamta się pali, tak było ciemno. Tamten mówi, co ty pieprzysz? Mówi, nie, no, mówi, to... Mówi, nie no, nieprawda, że zapalił w drugą zapałkę, żeby zobaczyć, że tam to się pali. A ten mówi, skróć rybę, mówi o połowę, ja zgasz jedną zapałkę. Dojdźmy do kompromisu i dalej żyjmy, tak? Się przyjaźnijmy, tylko... Wiesz, a ja gaszę i... Mamy swoje historie, tak? Dajcie się rozczarować. Naprawdę. Będzie zaczarowany przez grzech. Jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest. Taki jest. Nic innego nie odbierzesz. Jeśli się boisz, będziesz odbierał lękowe objawienia. Rozumiesz? Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma postawione pewne granice wewnętrzne, będziesz miał objawienia z granicami. Jeżeli jesteś moralny, będziesz miał moralne. Zawsze. Zawsze dobro i zło będzie w ogóle dominowało w twoich objawieniach. Zawsze. Jeśli jesteś człowiekiem o myśleniu życzeniowym, będziesz miał różne w ogóle życzenia spełnione w swoich objawieniach. Czemu ludzie biegają za prorokami różnymi? Bo chcą usłyszeć do kogoś to, czego chcą. Nie, rozumiecie mnie? Czego chcą. Biegają za nim. Rozumiesz? Tego, czego chcą. Ten mi powiedział, ten mi powiedział, ten mi powiedział, ten potwierdził na 100%, tak jest. Ja mówię, ja słyszałeś może o czymś takim, co się nazywa w ogóle demonicznym związkiem? Że są demony, które się w ogóle łączą w związki, działają razem. Że jeżeli ty, chłopie, czegoś chcesz, to pójdziesz do jednego proroka, do drugiego, do trzeciego, każdy z nich ci powie to, co chcesz. Słyszałeś o tym? Czy nie? Słyszeliście o tym, jak król izraelski wzywał
wzywał swoich proroków i mówił w ogóle, czy pokonam w ogóle wroga swojego? A oni przychodzili, jeden miał rok i taki zakładał. Mówił, tak będziesz but ich. A w pudle siedział malachiarz. Puchę grzał. Rozumiesz? W lochach siedział. A że tam było akurat dwóch króli, bo układ był między Judą a Izraelem wtedy dość dobry, to ten drugi mówi, masz jeszcze jakiegoś proroka? Ten mówi, mam jednego, ale ten zawsze prorokuje mi źle. A gdzie on jest? No w lochach. Ty. Zamknął w lochach proroka, co prorokował mu źle. Mistrz. A miał proroków swoich, którzy prorokowali dobrze. Ja kiedyś to przeczytałem, w ogóle czytałem to raz, drugi, trzeci, i ja mówię, co trzeba mieć we łbie? I chciałem w ogóle już poszykanować tego króla i nagle Duch Święty przypomniał mi, że się dzieje 20 kilka lat temu, jak siedzę w więzieniu i sobie mierzę biceps. Ale jak mierzę biceps? Nie mierzę tak, tylko tak. Mam na to wytłumaczenie. Rozumiesz? Mierzę tak, żeby złapać głowę tricepsu jeszcze. Lepszy numer. Nie mierzę tak, tylko tak. Jak ja to zobaczyłem normalnie przez to, jak ten biceps mierzyłem. A Bóg do mnie mówi, pamiętasz, co miałeś w głowie? Przecież wiesz doskonale, że świadomie się oszukiwałeś, bo chciałeś mieć większy biceps. W ogóle daj spokój temu królowi. Nie, dobrze Boże, już wiem, co można mieć we łbie. Już wiem, że można mieć swoich proroków, wiedząc, że jest się cienkim jak żyletka, ale potrzebując potwierdzenia, że jest się kimś wielkim. Już to wiem, że tak można we łbie mieć. Już wiem, że taka może być dusza. Wyprowadzają malachiasza z pudła, malachiasz w ogóle, wiesz, zajechany. Mówi, zwyciężę wrogów. A malachiasz mówi, jasne, nie ma problemu. Mówi, zwyciężysz. Bo co, bo już nie chcę siedzieć. Mówiłem ci, żebyś mi mówił tylko to, co mówi Jahwe. Pojedziesz, zginiesz. A to no widzisz. Rozumiesz? Słyszeliście inny tekst? Jak rzecz się dzieje w niebie, siedzi Jahwe na tronie i mówi tak. Kto zwiedzie Achaba? I jest napisane, i wyszedł duch i powiedział, ja zwiodę. I Jahwe powiedział, tak, ty zwiedziesz, ty jesteś do tego zdolny. Idź i staniesz się duchem kłamliwym w ust takiego proroków. Ja w ogóle to czytałem kiedyś, mówię, ale jazda, nie, no mówię, wszędzie jest manipulacja, mówię, nie mów mi Boże, że u ciebie w niebie też, mówię, no nie, co to jest? Ale to był obraz, czego to był obraz? Jeśli ktoś jest zaburzony, jeśli ktoś nie chce weryfikować swoich objawień, to będą do jego życia przychodziły krzywe rzeczy. Sam Bóg mu załatwi to. Dlatego, że człowiek ten mówi, kocham Cię, Panie, ale prawd Twoich przestrzegać nie chcę. Rozumiesz? Tacy ludzie mają krzywe objawienia. Prawo przyciągania działa tak, że wiele fałszywych objawień jest potwierdzanych przez różnych ludzi i zdarzenia. Rozumiesz? Tak działa prawo przyciągania. Jeżeli człowiek jest ukierunkowany na coś, jest zafiksowany na jakichś życzeniach swoich, to wszystko mu się będzie składać. Wiecie, informacje prorocze widział człowiek, nawet pies będzie szczekał zgodnie z kłamstwem i duszy. Wszystko będzie się tak działo. Tak to działa. My tacy jesteśmy. Rozumiesz, o co chodzi? Tacy jesteśmy. Zaraz znajdziemy popleczników, którzy będą nas głaskać, klepać. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby tylko nasze oczy były zaciemnione. Piąta Mojżeszowa jeszcze. 13:2-4. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud,
I potem nastąpiłby ten znak albo cud. I namawiałby cię ów prorok, pójdźmy za innymi bogami. To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli człowiek ma krzywo w środku, to nawet będą fałszywe znaki i cuda działy się w jego życiu, aby trwał w swoim w ogóle zafałszowaniu. On będzie te rzeczy odbierał jako rzeczy od Boga, ale to będą zafałszowania. Rozumiesz? Zafałszowania. Tego jest pełno. Pamiętaj, diabeł to jest fałszerz, oszust. Tu chodzi o fałsz. Tu o to chodzi, rozumiecie? Żeby wcisnąć człowiekowi ciemnotę i potwierdzić ją czymś. Potwierdzić ją. Reasumując, musisz weryfikować objawienia poprzez prawdy Boże, poprzez poglądy Jezusa, poprzez swoje intencje, poprzez swój stan. Musisz dbać o czystość duszy. To jest twój obowiązek. To nie jest opcja. To nie jest opcja w chrześcijaństwie. A to wymaga od ciebie tworzenia w sobie Bożego charakteru. Rozumiesz? Żeby dbać o swoją duszę, to trzeba mieć charakter. To trzeba w ogóle podjąć walkę. Żeby nie zostawię tego. Na naszej grupie, jak teraz rozmawialiśmy sobie terapeutycznie, ja mówię, wychodzisz z czegoś i na przykład następuje jakaś sytuacja. Nie wiem, powiedzmy, wyszedłeś z poniżenia. Już czujesz się dobrze, ugruntowany, umocniony. I teraz trafiasz na sytuację, gdzie ktoś cię poniżył. Czujesz to, rozumiesz, w emocjach, czujesz się źle jeszcze. To nie jest to, co było kiedyś. Ale jeszcze, kurczę, czujesz, jakby ci ktoś paznokciem przejechał po świeżej bliźnie. Tak? To znaczy, że jeszcze musisz poświęcić czas na budowanie poczucia własnej wartości, bo jeszcze boli. Wiesz, kiedy będzie dobrze? Jak nie będzie boleć. Jak ktoś ci napluje w oczy, rozumiesz, ty się przetrzesz, rozumiesz, i nie skoczy ci ciśnienie. Wtedy jest zdrów. Nikt ci się nie każe z nim przyjaźnić, rozumiesz, o co chodzi, bo to brzydka jest, bo pluje na ciebie, tak? Ale nie ruszać. Dalej, poznanie Boga, modlitwa, czujność. Do tego potrzebujesz charakteru. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby nie znać Pisma. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby się nie modlić. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby nie być czujnym. Musisz być człowiekiem, który tak rozwija swój charakter. Weryfikacja objawień wymaga tego, aby być człowiekiem mocnego charakteru. Również to, jak postępujesz z całą swoją duszą, że ją oczyszczasz, że ją częstokroć podważasz, że ją powściągasz w pewnych działaniach, też wymaga twojego charakteru. Że nie biegniesz za każdym objawieniem całą swoją duszą, po prostu nie przyjmujesz, wow, tylko spokojnie, zaraz to obejrzę. Do mnie coś przychodzi teraz, rozumiecie, nieważne co to jest, nieważne jaki jest wielki boom, po prostu oglądam, okej. Okay. Oglądam, no, ja to obejrzę sobie, spokojnie, obejrzę. Czy się nie spieszyć? Nic się nie dzieje.
swoim słabościom, opiniom ludzi, presji czasu, to wszystko wymaga charakteru. A to wszystko jest związane z tym, że podczas różnych objawień to będzie na ciebie cisnęło. Od środka, z ludzi. Często ludzie przychodzą w ogóle i mówią, słuchaj, jestem prorokiem, musisz mnie teraz wysłuchać, mam dla ciebie słowo od Boga. Rozumiesz? Dzisiaj już tak ze mną się nie komunikują ludzie, bo ja się z tego śmieję. Ja bym nie lubił, jak się z tego śmieje. On jest taki pyszny, straszny i on by chciał, żeby poważnie wziąć kogoś, nie? Jestem prorokiem? Dobrze. I co z tego, że jesteś prorokiem? W ogóle, jakie to ma znaczenie? To tak jak ludzie się upierają, ja jestem liderem, ja jestem duszpasterzem, czymś tam jest i w ogóle, przecież to krytyki nie wytrzymuje. Rozumiecie? To nie wytrzymuje krytyki. To, że kimś jesteś, że coś do mnie mówisz, to w ogóle zaraz, daj, ja sobie to obejrzę. W ogóle spokojnie, nie ciśnij na mnie. Tak mówi Bóg. Zaraz się okaże, poczekaj. Zaraz się okaże, że tak mówi Bóg. Nie jestem głupi. Sprawdzę sobie, czy tak mówi Bóg. Nie podważaj proroctw. Nie podważam proroctw, najpierw się orientuję, czy to proroctwo. Spokojnie, no, bez nerwów. Przecież dalej wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, tak? Czego się tak upierasz, że muszę cię posłuchać? Dlaczego chciałbyś? Wiesz, pogadajmy o tym. Czemu chciałbyś, że cię posłuchał? W tym trzeba być profesjonalny. Amen.